Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Andrzej Gąsiorowski, tym razem jako Media Network Intelligence. A rozmawiamy o tym, że terroryzm to jest okrutny, ale profesjonalnie, przynajmniej ten terroryzm najwyższej półki, to jest okrutny, ale profesjonalnie zarządzany biznes. I pytanie brzmi, ile warta jest korporacja Hamas SA? Hamas SA jest warta, trudno powiedzieć z tego co wiemy, ile jest warta, to są liderzy. Oni ostatnio byli wystawieni na światowej liście Forbes jako miliarderzy, czyli Khalid Mashal to jest 5 miliardów dolarów, Musa Abu Marzuk 3 miliardy dolarów. No ten walczący w Gazie, Yahya Sinwar, no on jest bojownikiem, więc tam jeszcze się nie dorobił tego kapitału, ale cały budżet Hamasu określa się na 3 miliardy dolarów na rok. Czyli razy 18 lat to jest kapitał grupy terrorystycznej. Oni są chyba już najbogatsi na świecie, jeżeli chodzi o terrorystów. Przegonili Hezbollah, która była numer jeden, ale teraz już chyba już nie jest. No właśnie, czyli to są ogromne pieniądze. Czy ludzie, jak go umieszczani są na listach Forbesa, czy tam jest świadomość tego, z czego pochodzą te pieniądze? Że tak naprawdę każdy zamach terrorystyczny to jest taki rodzaj eventu, za który się potem zbiera datki, za który się potem zgłaszają kolejni naiwni ludzie, których się poddaje praniu mózgu, bo to są, zdaje się, to już chyba było, żeby później to mówić, że tam są różne stopnie. Są tacy, którzy są po prostu, tylko się zgłaszają, dostają tam, nie powiem, że ostatnie namaszczenie, bo to nie ta religia, ale przygotowują ich, opakowują ich jakimiś tam ładunkami i wysyłają ich od razu na detonacje. A są też tacy, którzy po prostu pracują jako tacy dyrektorzy korporacyjni średniego szczebla. Bardzo ciekawą historię ma Al-Kaida, która funkcjonuje od zamachu w 2001 roku jako franczyza bez ogólnej koordynacji, co powoduje, że zabicie jednej odnogi nie powoduje zniszczenia całej. To jest tak jakby zniszczenie pojedynczej, tu przepraszamy właścicieli, ale to jest dobre porównanie, bo żabki nie powoduje zniszczenia całej sieci, czy tam zniszczenie jednego Lidla nie powoduje zniszczenia całej sieci, że to jest po prostu organizacja daje brand, odciąga w jakiś sposób swoje podatki z tego, ale przede wszystkim organizacja zyskuje, że ktoś dokonuje w ich imieniu jakiegoś spektakularnego zamachu, dzięki któremu oni zarabiają pieniądze, bo oprócz tego, że no, zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi w wyniku tego mordu, który terrorystycznego, okrutnego, już nie chcę recytować, ale szczegółów, ale to przypomnijmy, że to chodziło po prostu o atak na dzieci, na niemowlaki, na kobiety, na starców, na wszystkich po prostu po to, żeby tylko i wyłącznie jak najbardziej zastraszyć, jak najbardziej zranić Izrael. Już rozmawialiśmy tutaj mniej więcej o co tu chodziło, natomiast nie rozmawialiśmy o tym, o części biznesowej, że część biznesowa, no właśnie, podałeś szokujące dane, że 98% mieszkańców Gazy popiera, tak, te działania Hamasu. Większość, prawie wszyscy, ale to może tak cofnijmy się trochę do genezy, bo to jesteśmy jak gdyby na samym końcu tej historii z Hamasem. Zawsze organizacja terrorystyczna, w ogóle słowo terror, tak się zastanawiałem, od kiedy się zaczął, to jest od rządów Republiki Francuskiej. To wtedy był terror, zastraszanie i chodzi o to, że jest to użycie przemocy lub groźba użycia przemocy wobec ludności cywilnej celem osiągnięcia celów politycznych, religijnych, ideologicznych lub społecznych. Więc na samym początku każda organizacja terrorystyczna protestuje przeciwko panującej rzeczywistości i mają na celu zaszczepienie strachu, paniki w docelowej grupie lub społeczeństwie lub zmuszenie rządów do ustąpienia na rzecz żądań terrorystów lub też zwrócenia uwagi na ich przyczynę.
Także ta ewolucja Hamasu, który powstał w czasie pierwszej intifady na bazie ideologii Bractwa Muzułmańskiego, czyli to była ideologiczna jak gdyby frakcja i oni mieli bardzo prosty program. Po prostu wytępić niewiernych, wprowadzić szariat i oczywiście wymordować Żydów albo ich przepędzić. I na samym początku to były jednorazowe akty. Jednorazowe akty, które miały spowodować zwrócenie na nich uwagę. Natomiast dzisiaj to, co możemy już określić, a tych informacji jest bardzo dużo, te pieniądze to jest zorganizowana grupa, która zarabia gigantyczne pieniądze na rzeczach, które kiedyś dla przeciętnych terrorystów to było nie do pomyślenia. Na przykład zarabia się na handlu diamentami i metalami rzadkimi, na operacjach finansowych, robi się venture capitals, produkcja fałszywej waluty. Dlatego ten świat zachodni chce uciec od gotówki, bo ją bardzo łatwo wyprodukować, na przykład w Iranie. Iran jest doskonałym producentem waluty. Uwaga! Online, TikTok, YouTube. TikTok, który określa algorytm przez sztuczną inteligencję, jaka treść będzie najbardziej lansowana i dotrze do odbiorców, czyli hasło Wolna Palestyna, to nie ma, to się nie wiąże z tym, że Chiny są antyizraelskie, ale to się dobrze sprzedaje i algorytm wybiera, puszcza dalej i jest około 200 milionów razy większe przebicie tego hasła niż na przykład zakładnicy izraelscy. No i na samym końcu, na czym najbardziej zarabiają, to jest terroryzm finansowy. I terroryzm finansowy to już jest joint venture capital z innymi państwami, które mają interes, żeby poprzez taki, a nie inny akt terroryzmu, takiego przyziemnego, wprowadzić destabilizację finansową po stronie adwersarza, czyli po drugiej stronie jak gdyby działań swoich. I to jest częścią wojny, bo jeżeli wojna jest kontynuacją polityki innymi środkami, to wojna gospodarcza i terroryzm finansowy są po Tak, to jest prostu terroryzm, jest warunkiem po prostu prowadzonym. metodą prowadzenia polityki, tak samo jak wojna. Tak, Tylko tak. że Czyli po prostu. z tej grupy, która protestowała, żeby jacyś tam ludzie nie zamieszkiwali Gazy, oni stali się czempionami na skalę światową i partnerami potężnych grup wpływu generujących miliardy dolarów. Niekoniecznie przeznaczony dla ludzi w Gazie albo nawet dla bojowników, bo ich jest bardzo mało i oni nie potrzebują takich środków. Tak, ale to też powiedzmy, bo powiedziałeś o tym terroryzmie finansowym. Wytłumaczmy, o co chodzi. Jeżeli ktoś wiedział o zamachu 11 września i były takie osoby, i to widać po zakładach, i zagrał na zniżkę, na spadek wartości towarzystw lotniczych, to zarobił gigantyczne pieniądze. Wystarczy tylko wiedzieć po prostu, że będzie tąpnięcie na bardzo dużą skalę. To jest tak, że Andrzeja Gąsiorowskiego jako człowieka, eksperta od finansów nie trzeba przedstawiać, ale chodzi o to, żebyście Państwo zrozumieli, że informacja, gdyby dziś ktoś miał stuprocentową pewność, jaki będzie następnego dnia kurs waluty, jest w stanie zarobić tyle, ile ma pieniędzy plus kapitał, którym dysponuje. Po prostu to jest lewar do zrobienia jakiegoś tego. Wystarczy tylko wiedzieć, jaki będzie następnego dnia kurs. Dlatego nikt nie jest tak naprawdę w stanie się dowiedzieć, ale jeżeli wiemy o tym, że spadnie, no bo jeżeli będzie ten zamach i zostanie uderzone wszystkie towarzystwa liniowe, przecież to był jeden wielki szok o tym, że czy to w ogóle będą w ogóle jeszcze samoloty latać, czy przecież to była panika. Ludzie na całym świecie się zastanawiali, czy to jest początek III wojny światowej, czy następnego dnia po prostu na przykład nie okaże się, że Biały Dom zniknie z mapy. No, przypomnijmy tym może młodszym widzom, że mówimy o ataku nie tylko na dwie wieże, ale również na Pentagon, gdzie jeden z samolotów po prostu uderzył. Inny samolot, który miał się też rozbić na jeden z centralnych budynków, tam z kolei pasażerowie, wiedząc, co się święci, po prostu rozpoczęli walkę z terrorystami na pokładzie i samolot się rozbił, nie wyrządzając nikomu krzywdy. Czyli tutaj terroryzm finansowy to jest taka po prostu dźwignia.
robimy komuś, robimy wielką krzywdę i wiedząc, jak działają rynki finansowe, obstawiamy, tak? I że to też jest cała gałąź. Czy wiadomo na przykład, bo na pewno służby izraelskie też rozpoczęły analizy, czy ktoś zarobił na tym, co się wydarzyło 7 października? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Gdzie był lewar finansowy? Te rzeczy wyjdą po jakimś czasie. Ja, wracając do kwestii właśnie ataku 11 września, była przecież komisja senacka i w ogóle z Funduszu Walutowego. Oni tam długo się nie mogli zorientować, o co tak naprawdę chodziło. Dopiero później, po jakimś czasie, okazało się, że właśnie akcje firm typu właśnie te lotnicze były wykupywane, obrót nimi był 200 razy większy. Spowodowało to powstanie pewnej komisji raportów o podejrzanej aktywności. I tutaj właśnie jest, dzisiaj pomaga sztuczna inteligencja. Raptem coś się zaczyna dziać dziwnego, prawda? Ktoś, obrót gotówki czy jakimiś tam obligacjami zaczyna być no, niewspółmiernie większy niż to było dotychczas. Więc już wiadomo jest, że chodziło o oczywiście destabilizację rynku ropy, bo im droższa ropa, tym bardziej zarabia na tym Iran. Iranowi chodziło też i o to, żeby pomimo embarga, z tego co wiemy, 60-70% jest omijanych i leci przez wtórne rynki. W związku z tym to była jak gdyby pierwsza rzecz, na którą zwrócono uwagę. Natomiast ja chciałem jak gdyby pokazać przez moment, jak ten globalny oscylator finansowy działa. No bo gdzieś musi być ta maszyna, po którą się można podpiąć. Jest taka firma, nazywa się DDTC, czyli Depository Trust Company, która spowodowała Depository Trust and Clearing Corporation. I teraz ta firma w obrocie ma wykazane 2,5, ja tutaj musiałem się nagłowić, żeby angielską miarę na polską, biliardów, czyli po angielsku kwadrylionów dolarów. To jest 2,5 razy 10 i 15 zer. Tak dla porównania, PKB Stanów jest dzisiaj 27 biliona, czyli ta firma ma 90 razy większy obrót. Obrót kapitału na świecie jest 100 bilionów, czyli 25 razy obrót ma ta jedna firma. A porównując PKB Polski, to jest 3000 razy. A czym się ta firma zajmuje? Kto jest jej właścicielem? Prawda? Taka firemka zarejestrowana gdzieś tam, o której nikt nie słyszał, tylko raptem te obroty są takie dziwne. Ona została założona, to znaczy tak, w 70 roku było trochę zamieszania na Wall Street i wszystkich giełdach, obieg dokumentów i powołano firmę depozytową, firmę powierniczą, nazywała się DTC. I ona miała jak gdyby zrobić rewolucję w obiegu dokumentów i usprawnić ten cały proces. Firma powstała, następnie założyła inne firmy, między innymi Fixed Income Clearing Corporation, sama nazwa mówi za siebie, czyli spółka rozliczeniowa stałych dochodów. Czyli na przykład ja z tobą robimy obrót, nie wiem, tej szklanki z wodą, którą wyceniamy na milion dolarów i ustalamy, że mamy zysku 10% i ten zysk odprowadzamy w księgowości jako tak. I tak to zaczęło funkcjonować. I tych firm, które były jak gdyby wtórnymi córkami i pracowały na rzecz tej pierwotnej, było coraz więcej i w zasadzie wszystkie korporacje finansowe świata są współudziałowcami w tych strukturach. I teraz dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że mając tego typu obrót, jak bardzo łatwo jest z zewnątrz w różny sposób wejść w tą strukturę i zarabiać pieniądze. Bo dlatego, że tam się sprzedaje wszystko, tam się sprzedaje opcje przyszłościowe na, nie wiem, dowolną gałąź przemysłu, czy transport, czy energię i tak dalej. I wiedzieć, że coś nastąpi 7 października, postawić na odpowiednią pozycję, kupić, a za chwilę sprzedać. To są te tak zwane krótkotrwałe sprzedaże, zakupy. I tutaj już siedzą mędrcy tego świata i obserwują, kto, że tak powiem, no, uczestniczył w tym całym procederze.
cały problem polega na tym, że szef Hamasu, Yahya Sinwar, postanowił zagrać solo i generalnie nie pozwolił zarobić swoim sponsorom, czyli Katarowi, Iranowi, plus innym państwom, które ewentualnie chętnie by na tej wiedzy skorzystały. I teraz są pretensje z tamtej strony do jego kierunku, że się trochę zachował nie fair, no bo tyle lat współpracy, pomocy w zamian za brak informacji. Ale generalnie rzecz biorąc, wracając do tematu, zarobienie to jest jedno, ale wojna ekonomiczna to jest drugie. Ten jego atak na Izrael, którego skutki do dzisiaj odczuwamy, no mówiąc krótko, przewiduje się, że zaburzenia w obiegu kapitału światowym będą na poziomie 1 biliona dolarów, czyli po angielsku trillions. To jest porównywalne z tym, co się stało z 11 października w Stanach Zjednoczonych. 11 Tak, przepraszam, września. 2001 roku, 7 października 2023, 11 września. Czyli też no jest jakieś spowolnienie tego. Też wiadomo, że to nie rozkłada się równomiernie, że ten bilion amerykańskich dolarów to jest pewnie proporcjonalnie do jakichś konkretnych krajów, że są takie, które będą w tej stracie miały większy udział. I co tego? No pewnie ekonomika Izraela też ucierpi, bo rezerwiści musieli pójść walczyć zamiast zajmować się produkcją, wymyślaniem nowych startupów, produkcją czegoś. Chodzi mi o to, czy wiadomo, kto tak naprawdę oprócz straci. Czy są jakieś państwa, jakieś regiony, które tam najwięcej ucierpią? Oczywiście Izrael tak. Egipt, dlatego że ta wojna w Jemenie, czy konflikt w Jemenie, Houthis, ich kosztuje straszne pieniądze, bo przestawienie handlu morskiego i odejście od kanału Sueskiego to jest dla nich po prostu, to jest największe źródło zysku i oni tego nie mają. No, oczywiście straci na tym też regionalnie no, wszyscy sąsiedzi Izraela. Natomiast tak mi przyszło do głowy, kto najbardziej na tym zyska, to jest Katar. I Katar w ogóle, tak ciekawostka, no to jest kraj powierzchni 11 tysięcy metrów kwadratowych, czyli województwo świętokrzyskie, gdzie ma 2,7 miliona ludności, z czego tylko 40% to są Arabowie. PKB 200, nie, przepraszam, 360, 326 miliardów dolarów. W porównaniu do Polski 880, czyli o wiele mniej. I no, to nie jest żadna siła zbrojna, mają aż 40 śmigłowców, 90 czołgów, 12 tysięcy żołnierzy, ale na przykład zainwestowali w szkolnictwo w Stanach Zjednoczonych w ostatnich 10-15 latach 100 miliardów dolarów. Czyli mówimy tutaj o zyskach, które teraz kapitalizują, dlatego że zindoktrynowani ludzie poprzez te pieniądze, bo zawsze jak się daje pieniądze, to się coś w zamian dostaje, na przykład pewną linię retoryki i tak dalej. Raptem ta pomoc ludzi, którzy się utożsamiają z tym konfliktem i z Hamasem i z uciskanym narodem palestyńskim, zamienia się w strumień niekończących pieniędzy, żeby pomóc. Także to jest następny jakiś taki element, który już od razu widać, że to jest. To Teraz ja tylko wejdę w słowo, żeby wytłumaczyć. To znaczy, Katar daje pieniądze amerykańskim uczelniom. Te pieniądze, jak to jest, to nie jest, ta inwestycja polega na tym, że dostaje się coś w zamian. Na przykład bogaty człowiek może zainwestować w uczelnię medyczną i dostać na przykład, że nowy budynek szpitalny będzie imienia jego ojca, dziada albo coś w tym stylu. I że nazwisko będzie po prostu utrzymywane na przykład minimum przez 100 lat na tym budynku, w zależności pewnie od datku, jakoś tak to funkcjonuje, ale można również mówić właśnie, tak jak mówię, sprzedawać określoną narrację, czyli na przykład mówić, że da te pieniądze pod warunkiem, że określeni wykładowcy o określonych poglądach politycznych będą mieli swoje katedry. O takiej inwestycji mówimy, tak? mówimy o tym, mówimy o stypendiach dla studentów.
bo studenci są biedni, potrzebują pieniędzy, a ci z Bliskiego Wschodu, którzy no, przyjechali do Stanów, tym bardziej. Mówimy o finansowaniu Międzynarodowej Unii Uczonych Muzułmańskich, które jest duchowym ramieniem Bractwa Muzułmańskiego. Mówimy o finansowaniu kancelarii prawnych, o inwestowaniu w firmy medialne, bardzo duże firmy medialne. I tylko na ten rok planują Katarska Rada Biznesu zainwestować 45 miliardów dolarów na rynek amerykański. Czyli wszędzie tam, gdzie są media, gdzie jest nauka, gdzie jest rozwój, gdzie jest informacja. I to jest w tym momencie, to jest ich zysk, dlatego że o ile wcześniej byli jak gdyby trochę zmarginalizowani, teraz oni są wszędzie, tak? Negocjują zakładników z szefami Hamasu, z drugiej strony szefów Hamasu goszczą u siebie, z trzeciej strony inwestują na rynek amerykański bez żadnych problemów, z czwartej strony za te pieniądze studenci i nauczyciele, którzy dostali stypendium, wyrażają publicznie pewne określone tezy i tak dalej. Więc to jest jeszcze takiego fenomenu nie było w skali świata, żeby tak mały kraj mógł mieć tak ogromny wpływ na świadomość ludzi na kuli ziemskiej. Tak, ale to też dodajmy, że to wymaga naprawdę specjalistycznego podejścia, bo normalnie, no, jeżeli ktoś ma miliard dolarów, to może, nie wiem, nie pracować nie tylko do końca życia, ale ileś set pokoleń naprzód może nie mieć żadnych problemów, jeżeli to jest kapitał jednej rodziny. Jeżeli ktoś ma 100 miliardów i decyduje się na to, żeby je wydać jako inwestycje, której zwrot jest bardzo mocno niematerialny. To jest tak naprawdę takie iluzoryczna fala wpływu, która będzie modelowała rzeczywistość. Prawdopodobnie możemy zbudować model, który pokaże nam, w jaki sposób, i pewnie takie modele istnieją, w jaki sposób każdy miliard dolarów wydany przy jakichś konkretnych parametrach, co dostaniemy w zamian. Pewnie w zależności od tego, czy ten miliard wydamy w Waszyngtonie, czy wydamy go w jakimś mniejszym stanie Stanów Zjednoczonych, daje pewnie różne stopy zwrotu. I pytanie, co rozumiemy poprzez stopę zwrotu? Narracje na forach internetowych, czy to się przekłada też na datki, które płyną w jakiś sposób do Hamasu? Bo też przecież ten Hamas niby jest odcięty od finansowania, no ale przecież gdzieś te pieniądze na te. Teraz były wielkie zdziwienia, kiedy się okazywało, że organizacje humanitarne na terenie Gazy były tak naprawdę przykrywką dla działalności terrorystycznej. Czyli to jest też takie tam obejście. Chodzi mi o taki, żeby to uporządkować. Czy wiadomo po prostu, jaka konkretnie jest stopa zwrotu, jaki tam jest flow i w czym on się odbiera? Czy w wydatkach, czy w opiniach, które się przekładają, czy to jest. Jeżeli chodzi o Katar, tu jest sytuacja tego typu, że oni otrzymali niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1971 roku. I to było jakiś tam kawałek pustyni. Anglicy, jak to Anglicy, zamiast przykleić wszystkich do Saudów, tak jak obiecali, że zjednoczą tych wszystkich Arabów, to sobie wydzielili ten cały Katar. I rok później u wybrzeży Emiratu odkryto największe złoża gazu ziemnego na świecie, tak zwane Pole Północne. To jest 18 bilionów metrów sześciennych gazu. I to spowodowało, że bardzo radykalni religijnie emirowie, którzy zarządzali, no stwierdzili, że Allah im dał bogactwo po to, żeby z niego korzystać na rzecz Allaha. I oni bardzo do tego podeszli problemu radykalnie, w przeciwieństwie na przykład do ich kuzynów z Emiratów, którzy są nastawieni bardzo tolerancyjnie do reszty świata, zaczęli eksportować islam. A ponieważ są wyznawcami są Bractwa Muzułmańskiego, Bractwo Muzułmańskie powstało tuż po rozpadzie Imperium Tureckiego na ziemiach w tamtym czasie zarządzanych przez Brytyjczyków. To jest klasyczna organizacja religijna. I oczywiście religijna, religijno-społeczna, czyli inwestujemy w edukację, dlatego żeby uczyć Koranu, że Koran jest naszym prawem, prorok jest naszym przywódcą, Allah jest naszym celem. To jest motto Bractwa Muzułmańskiego. I to jest tak, jak mamy do czynienia z bardzo wierzącymi katolikami, którzy chodzą do Częstochowy na pielgrzymkę i do Watykanu. Oni są katolikami.
Ich credo jest jasne, tutaj nie musimy nic wymyślać. Tak samo credo tych przywódców jest bardzo proste. I dżihad jest naszą ścieżką, a śmierć w imię Allaha jest naszą nadzieją. To jest wypisane w czarterze. Tak. I w związku z tym wszyscy, którzy chcą za Allaha umierać, dostają pieniądze. Którzy chcą wejść na drogę dżihadu, dostają pieniądze. Oczywiście Koran, czyli muzułmanie, prorok i tak dalej. I przez przypadek oni stali się jednym z największych sponsorów współczesnego terroryzmu, ale oni traktują to, że to jest w imię Allaha i że to jest poparte ich interpretacją Koranu. Tak, tylko że tutaj to jest, znaczy, to jest bractwo muzułmańskie, to mówimy o Hamasie. Nie, nie, nie. Mówimy o bractwie muzułmańskim, z którego później Hamas powstał, bo bractwo to było Nie, w nie, to jest tam, wiem. 1928 roku. Tak. To jest ta grupa ludzi Znaczy radykalna, tak, która powstała po wtedy. rozpadzie to jest, Hamas jest Tak. jedną z inkarnacji, tak, bo to jest, Tak. to oczywiście to jest za duże uproszczenie, że to jest po prostu jedna z emanacji Bractwa Muzułmańskiego, które po prostu, która sobie działa. Jeżeli Hamas zostanie zlikwidowany albo dojdzie do jakiegoś rebrandingu, to Bractwo Muzułmańskie tak czy siak będzie działać. To tam, ja pamiętam też, że to Bractwo Muzułmańskie to był też człowiek, który, bo to też jest ciekawa historia, ale to może na inną rozmowę, o fascynacji Hitlera islamem. I była, myśmy dawali na okładkach naszych pism historycznych właśnie, że docelowo Hitler zastanawiał się, w jaki sposób zrobić system operacyjny. Bo on traktował religię muzułmańską nie w kategorii wiary, tylko w kategorii systemu operacyjnego do zarządzania państwem. Dodajmy państwem łupieszczym, w której to działo. I tam były bardzo bliskie rozmowy między tym wielkim muftim bodajże Jerozolimy, a nazistami, hitlerowcami. I teraz no pytanie. No, Hamas jest de facto złożony w ofierze, tak? Ten pan, który ma te miliardy dolarów, którego tutaj wymieniłeś, do którego pretensje mają, żeby nasi widzowie zrozumieli. Andrzej wyjaśnił mechanizm, że mamy grupy terrorystyczne, które zarabiają na informacji wyprzedzającej o zamachu, i mamy jednego głównego bossa Hamasu, który zarobił sam, nie dał się nikomu innemu stołować. I to jest bardzo duże wkurzenie, bo gdyby powiedział komuś wcześniej, no to byłaby liczba osób, która by zagrała, byłaby większa. Trochę to chyba działa tak jak w kumulacji totolotka, że jak jeden trafia szóstkę, to ta szóstka w totolotka jest większa niż jak trafia tą szóstkę 5, 6, 10. Bo tak działają trochę rynki finansowe, tak? Bo ja teraz się trochę ciebie pytam, czy ja dobrze rozumiem. Trochę i tak, i nie. Tutaj akurat ten rynek jest tak ogromny, że wszyscy mogli naprawdę bardzo dużo zarobić, że to nie było kosztem kogoś, tylko po prostu tak się stało. No i cóż, no. Wracając jeszcze do budżetu, popatrzmy na cyfry. Same Narody Zjednoczone przeznaczają 1,5 miliarda dolarów w ciągu roku. Na szkoły, na budowę tuneli, jak się okazuje, na pensje dla pracowników, z których, jak się okazało, z 15 tysięcy, no prawie kilka tysięcy jest też na pensji Hamasu, czyli mają pieniądze z UNRWA, a pracują dla Hamasu. Palestinian Authority, czyli Autonomia Palestyńska, przekazuje im ponad 1 miliard dolarów podatków. Kraje typu Iran, typu Katar po 300-400 milionów i z biznesu generują bardzo dużo. Czyli w związku z tym ten budżet, który jest oficjalnie 3 miliardy na rok, on nie jest tylko i wyłącznie z tych źródeł, których my wiemy. To jest generowane gdzieś spoza. To są udziały, akcje. I za moment się dowiemy. Teraz jeszcze to jest kwestia przypuszczeń, ale
To są grube miliardy dolarów zarobione przez wąską grupę ludzi poprzez to, co się stało w Izraelu. Tak przy okazji. No właśnie, i teraz pytanie tak, no wiemy o tym, że to, co się wydarzyło w Izraelu, nie poszło tak, jak myśleli ci, którzy to działali. W ten sposób cały czas odezwę się tutaj do tego, takich badań, które pokazują, że nie ma tak naprawdę możliwości negocjacyjnych z Hamasem, ponieważ Hamas nie ma tak naprawdę żadnej oferty, poza tym, że Izrael może sam się po prostu wysadzić, zniknąć, a ludzie po prostu tego, to jest tylko jedyna oferta, którą Nie. Przesłałem tobie ostatnie ich propozycje, które spytałeś się, czy to jest żart. No więc tam pojechali ostro, prawda? 500 ciężarówek dziennie pomocy, odbudowanie wszystkich zniszczonych budynków, ileś tam set tysięcy mieszkań i tak dalej, i tak dalej. Więc oni cały czas żyją w jakimś przeświadczeniu, że jeszcze coś mogą zrobić, oprócz tego, że zamiast się już po prostu poddać, mają jeszcze tego typu roszczenia, które jak podliczyłem, to jest około 50 miliardów dolarów, tak na początek, że chcą w takim pakiecie dostać za to, że może tych, którzy jeszcze przeżyli w ich niewoli, wypuszczą tam Może. 50 osób. Może tak. Więc to jest też to właśnie tak, jak to jest jakieś kompletnie nierealistyczne podejście. Ja mam wrażenie, że ci, którzy gdzieś tam, bo z terrorystami jest w ten sposób, że ci, którzy na tym zarabiają, to są ci, którzy nie giną. Ci, którzy giną, to są ci, którzy wierzą w to, że nie giną, tylko przenoszą się do tego mitycznego raju, który jest tam stworzony przez Allaha, gdzie rzekomo czekają na tych wszystkich chętnych dziewicę. To się wywodzi z tej słynnej opowieści średniowiecznej. O tych słynnych asasynach, to stąd jest jeszcze słynne słowo asasyn w języku angielskim, odpowiadające za synonim słowa zabójca, którzy tak naprawdę byli tymi pierwszymi terrorystami. Oni zarabiali w ten sposób, że byli bardzo mocno zdeterminowani, bo byli szkoleni od małego. Przekonywano ich, że starzec z gór, właśnie to ten starzec z gór to był tytuł trochę tak jak papież, czyli starcy z gór się zmieniali, czyli to było tam szef asasynów po prostu przyjmował tego tytułu starca z gór i on ich tam indoktrynował i otumaniał ich narkotykami i przenosił ich na moment do raju, tak im się wydawało, gdzie mogli zakosztować tych, gdzie po prostu naćpani byli podejmowani. Po tym, jak się budzili, to pamiętali oczywiście ten seks, te wszystkie po prostu przyjemności i wiedzieli, że jest jedno tylko sposób, żeby tam się dostać jak najszybciej, to jest wykonać zadanie starca z gór. I jak się przy okazji zginie, to przecież nie ma żadnego problemu, bo się budzimy od razu w raju i jest fajnie. I no ja mam wrażenie, że dziś to jest ciekawe, że w dobie jednak edukacji. Internet, poza tym, że jest narzędziem indoktrynacji, manipulacji, jest też narzędziem edukacyjnym i dla chcącego nie ma nic trudnego. W internecie można znaleźć wszystko. I trochę powiem szczerze, dziwi mnie, że jest, powiem tak, że jest tak wielu chętnych. Ja zawsze tutaj przywołuję opowieść Lorda Farquada ze Shreka, który mówi do rycerzy, którzy mają bić się o to, który będzie najlepszy, i pójdzie uwolnić księżniczkę z twierdzy więziona, gdzie więziona jest ta księżniczka przez smoka. Cytat: wielu z was zginie, ale to poświęcenie jest, na które jestem zgotów. I teraz, no właśnie, ja mam próbuję zrozumieć, jakim cudem w tym XXI wieku, jednak z tymi smartfonami, ci kolesie dają się tam mordować w imię tego, że ktoś gdzieś, ten szejk właśnie podniósł się o parę oczek na punkcie, na liście Forbesa. Moje też pytanie jest takie, dlaczego on, chociaż wszyscy wiedzą, że on za tym stoi, dlaczego on może sobie funkcjonować, dlaczego na niego nie spadnie jakaś karząca ręka, no chociażby Mossadu. Czy Mossad już powiedział oficjalnie, że on jest chodzącym trupem, znaczy oni, dwóch tych tam w Katarze.
Ten, który się ukrył w katakumbach w Gazie, no to codziennie są działania, żeby go odnaleźć. W każdym razie codziennie jakieś nowe rewelacyjne odkrycia tutaj widzę na portalach wojskowych. Teraz całą w ogóle serwerownię odkryto pod siedzibą UNWRY. Cały kompleks, ileś tam 700 metrów. Ale to jest tak, że czasami wpadamy w pewne stereotypy myślenia. Na przykład dużo pieniędzy pochodzi z Unii, tak? Unia daje pieniądze, ileś set milionów dolarów. I kraje, które dają, między innymi Polska, Austria i tak dalej, no nie mają możliwości zobaczenia, co się z tymi pieniędzmi dzieje, z tą pomocą humanitarną. Ostatnio wyliczaliśmy, że to było z Krakowa do Warszawy konwój samochodów. Już teraz przekroczył 15 tysięcy, czyli będzie z Katowic do Gdańska. To ja mam takie pytanie, ile kosztuje towar w takim konwoju samochodów, nie wiem, w postaci mleka, wszystkiego, co jest potrzebne, tak? Przeliczone na kilogramy. I większość trafia do Hamasu, do dowództwa, a to, co nie, jest sprzedawane na rynku wtórnym w Gazie mieszkańcom za pieniądze. I na przykład to jest jedno ze źródeł utrzymania. Wszyscy o tym wiedzą, ale nikt o tym nie będzie mówił, no bo to. Bo to jakoś tak nie wypada, tak? Tak samo jak o tym, że duża część pracowników Narodów Zjednoczonych brała udział w terrorystycznym ataku na Izrael osobiście. Także dopiero po konfrontacji jest, a okej, myśmy o tym nie wiedzieli. Tak to już jest w tym świecie, że właśnie chyba ten terroryzm funkcjonuje na zasadzie, że wygodnie jest czasami nie wiedzieć, może się nic nie stanie. Do momentu właśnie czegoś takiego, jak tu się stało w Izraelu. Bo wcześniej było ok. Wystrzelili 10 tysięcy rakiet. Co to jest 10 tysięcy rakiet wystrzelonych w kierunku na ślepo jakiegoś państwa, prawda? Kogo to obchodzi? Dopiero kiedy dokonali aktu mordu, z premedytacją zaatakowali ludność cywilną, spowodowali nieodwracalny odwet państwa, na które napadli. Zmieniły się proporcje w percepcji. I teraz co z tego wyjdzie na samym końcu, czas pokaże. Ale jest po prostu bardzo ciekawa sytuacja właśnie na temat pieniędzy. Bo to, co teraz wiemy już wszyscy, to jest przekracza ludzkie pojęcie. No właśnie, no ale to jest, teraz jest pytanie, czy z terroryzmem nie jest trochę jak z prostytucją? Nie da się zwalczyć prostytucji, nie da się zwalczyć, można sobie to karać, można sobie wprowadzać. Ja jeszcze przypomnę taką jedną rzecz. Żadne państwo, żadne mocarstwo nie zgadza się na wprowadzenie definicji terroryzmu. Nie ma międzynarodowej definicji terroryzmu. Każdy sobie definiuje terroryzm tak, jak chce. I to jest też taka, że terroryzm jest też epitetem, no, dla Władimira Putina. Ukraińcy, którzy odpowiadają atakami bardzo ograniczonymi, ale jednak na jakieś tam rosyjskie cele w miastach rosyjskich. To są terroryści. Znaczy moment, w którym oni tam rzucają bomby, rakiety w budynki cywilne, to jest git. Ale jak tam ci się odgryzają, to już jest terrorystą. Powiem szczerze, to jest taki wojna kłamstw. W zasadzie to jest pytanie, kto ma głośniejszy megafon, żeby powtarzać swoje kłamstwa w tej sprawie. Prawda się tak naprawdę nie przebija, bo umówmy się, że ile mało osób patrzy na konflikt izraelsko w tej chwili, trudno powiedzieć, że palestyński, Izrael kontra Hamas, bo to jest chyba bardziej chyba trafne, to mało kto ma merytoryczne przygotowanie, ma jakieś tabelki, żeby powiedzieć, pokazać sobie, o co chodziło, listę ofiar. To się tak naprawdę pokazuje, opiera się na szantażach emocjonalnych. Na pokazywaniu zdjęć dzieci zabitych rzekomo w izraelskich nalotach, bo często się okazuje, że te zdjęcia to są zupełnie zdjęcia z innych wydarzeń niż mają opisywać. Że pojawia się recykling zdjęć
z tego. Znaczy, krótko mówiąc, mamy wojnę kłamstw, której przy tych natłoku informacji przeciętny zjadacz chleba nie jest w stanie w żaden sposób odcyfrować, że on nie ma jakiegoś tam przygotowania, wykształcenia do tego, żeby być w stanie krytycznie podejść do źródła informacji. No i znaczy, dlaczego to taki przydługi wstęp? No, pytanie jest takie, czy po prostu na terroryzm nie jesteśmy po prostu skazani? Czy też jest jakieś światełko w tunelu i to nie będą reflektory nadjeżdżającego pociągu? Czy to nie jest tak, że po prostu będziemy sobie się spotykać, będziemy omawiać? A prawda jest taka, że terroryści liczą kasę cały czas i terroryzm, ponieważ przynosi dochody, no to skoro przynosi dochody, to będzie istniał. Znaczy, to jest tak, że to są jak gdyby dwie główne grupy działalności terrorystycznej, czy grup, których jest według różnych tam kryteriów, są setki wszędzie. I są takie, które się przebiły i mają dobry marketing, i to jest właśnie Hamas, Hezbollah, plus kiedyś Baskowie, czy nawet IRA, tak, ta irlandzka, bo oni walczyli przeciwko Anglikom, kolonialistom. Okay. I 95% innych organizacji, które absolutnie nawet nie mają pomysłu, jak się przebić, mordujących setki tysięcy ludzi w Afryce i w Azji. I pies kulawą nogą się tym nie zajmie. Oni mają skądś broń, ktoś im ją daje, wywierają nacisk na grupy wokół siebie, na przykład w Nigerii są mordowani chrześcijanie. Czy Kościół zajmuje jakieś stanowisko w tej sprawie? Nie. W związku z tym, to jest, w każdym kraju jest inna sytuacja, tak? Na Bliskim Wschodzie, zginęło 600 tysięcy ludzi, w Syrii 500 tysięcy, w Sudanie 400 tysięcy, w Jemenie 300 tysięcy w Iraku, 250 tysięcy w Afganistanie. Czy ktoś o tym pisze? Czy jest jakiś jeden marsz przeciwko temu wszystkiemu? I na całym świecie kiedyś tam właśnie rozmawialiśmy o tym. W ostatnich 30 latach było co najmniej 40 tysięcy islamistycznych ataków terrorystycznych, w których zginęło od 1948 roku 11 milionów muzułmanów, z rąk muzułmanów. Czy o tym ktoś dzisiaj mówi? Po prostu jest marketing na pewne rzeczy, a o pewnych rzeczach w ogóle się nie mówi, one się dzieją. I to już tak chyba, nie wiem, mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, że jakoś tak na tym przykładzie, co teraz tutaj się stało na Bliskim Wschodzie, przyjdzie opamiętanie i pewnego rodzaju promocja patologii celem jej napiętnowania i wyeliminowania. Skoro Greta Thunberg się tak strasznie przejmuje niedźwiedziami polarnymi i pingwinami na Antarktydzie i na przykład chodzi z plakatem From the River to the Sea, czyli od Jordanu do morza, czyli generalnie wymordować Żydów i dać tą ziemię komuś innemu, to po prostu może ludzie jej pokroju zaczęliby się zastanawiać właśnie nad zabitymi w Syrii, Sudanie, Jemenie, Iraku, Afganistanie i 80 krajach na tym świecie, dlaczego ci ludzie giną. I dlaczego nikt się za nim nie wstawia? Nawet nikt o tym nie wie. I to jest chyba takie motto tego wszystkiego, że marketing, No marketing, właśnie, bo marketing. jest, znaczy, pani Greta po prostu ona nigdy nie była za mądra. Pani Greta Thunberg to jest ten ikona walki o ekologiczną przyszłość świata, która niestety dla świata i dla nas poświęciła na tą walkę swoje najlepsze młodzieńcze lata, omijając szkołę. I to się niestety, to się niestety przebija. No, na nią. Ja powiem szczerze, po przeczytaniu z nią dwóch wywiadów, które chyba były autoryzowane, bo nawet nie obejrzeniu, doszedłem do wniosku, że tą panią po prostu można zabić, jej wpływ na świat, po prostu puszczając ją często, bo ona po prostu wali jakimiś komunałami. To jest produkt po prostu marketingowy, czyli tak jak mamy po prostu, no to jest też. Przepraszam. To jest produkt, który no, ma na celu też jakbyśmy się przyjrzeli Grecie Thunberg, to byśmy znaleźli, kto ją opakował, kto jej dyktuje te tezy, z którymi ona wychodzi. Powiem w ten sposób. Ja potrafię po iluś latach już. Za parę lat, bo to już za niedługo, mam 27 rok w mediach, to za parę lat będę świętował 30-lecie i potrafię rozróżnić ludzi, którzy mówią tekstem, który rozumieją, od ludzi, którzy mówią tekstem, z którego nic nie rozumieją. No i właśnie z pani Greta Thunberg, którą wymieniłeś,
która się właśnie, ona jakby się przeszedł i zadał pytanie, czy ona jest za tym, żeby wymordować wszystkich Żydów, no to powiedziałaby nie. No to co z tym jest? To co się ma stać, jak jest, ma być Palestyna from the właśnie river to the sea? To co się ma stać? No więc jak dostałaby parę pytań kontrolnych, by się okazało, że ona nie wie w ogóle, z czyim plakatem chodzi i co tak naprawdę, o co tak naprawdę Czy nie, walczy. ona wie, ona ostatnio miała plakat oczyścić ziemię z Żydów. O Jezu. Tak. Bo tego nie słyszałem jeszcze. Tak. Ktoś jej tam dał do ręki, ona chodziła z tym, że tu. To, co było w Warszawie, tam jedna ta studentka medycyny chodziła z tym Clean Juice from, ani Planet from Juice, I tak. ona też z tym chodziła? Tak. No to powiem szczerze, to I jest. teraz nie, jest pytanie, czy ona sobie zdaje sprawę, jakie to ma znaczenie, to, co tam jest napisane. No, dla większości ludzi, którzy chodzą i są jak gdyby pytani, czy wiedzą od jakiej rzeki, from what river, od jakiej rzeki do jakiego morza, to tam padają odpowiedzi od Morza na przykład Czerwonego do jakiejś rzeki w Gazie i tak dalej. Ludzie nie muszą tego wiedzieć, ale jeżeli według krzywej Gaussa mamy zawsze tą średnicę i te 2%, załóżmy z lewej, z prawej strony, ktoś ma wpływ na świadomość innych ludzi i lansuje pewne tezy, no to jesteśmy w tym punkcie, że ci ludzie mając mikrofon powodują bardzo duże zmiany w świadomości całych społeczeństw. I to jest wyzwanie dla Izraela, dla Europy Zachodniej, bo tam się zaczyna pojawiać duży problem. Trochę mniej dla Polski, bo teraz Europa, znaczy inne kraje typu właśnie Oman i tak dalej, dają Polskę jako przykład, że sobie dała z tym radę, na przykład nie wpuściła elementów wrogich społeczeństwu, czyli przedstawicieli radykalnego islamu, ale to będzie problem, jaką narrację wytworzyć, bo Europa jest za liberalna, że to jest wolność słowa, wolność przekazu swojej treści, no, ale to jest tylko w jedną stronę, bo jak się mówi coś przeciwko islamowi, tak, był ten Hebdi Charlie, no to tam chyba mu głowę obcięli albo go zastrzelili, tak, za to, że jeden zrobił rysunek. I jak się coś mówi przeciwko Koranowi, to jest islamofobia. Więc to nie jest już problem Izraela, to się wylało na cały świat w tym momencie, niestety. Tak, ale też zwróćmy uwagę, to było wiele razy, że Unia Europejska reaguje na hejt wobec islamu, ale nie reaguje na hejt wobec wierzeń. Jest taka asymetria chrześcijańskich, różnych, nie tylko wobec szyderstw. To znaczy, ja mam wrażenie, że to jest taka, że ponieważ muzułmanie są gotowi dziś w XXI wieku mordować dla kogoś, kto dopuścił się rzekomej obrazy proroka Mahometa. Patrzmy, atak słynny na Charlie Hebdo, satyryczny, gdzie tam jakieś morderstwo, ale też ludzi. Ataki chociażby na autora słynnych szatańskich wersetów. 3 dekady trwały, w końcu gdzieś go dopadli, wybili mu oko. Więc świat cywilizacji Zachodu, w moim odczuciu, w sposób tchórzliwy, przyznaje im specjalne traktowanie, żeby nie było żadnych ekscesów, nie wiedząc o tym, że tak naprawdę to będą te granice, będą po prostu przesuwane. Czyli ja miałem w poprzednim numerze Historii Ekspert, mieliśmy tekst o uzasadnionych wyprawach krzyżowych, bo pojawiała się taka kwestia, że wyprawy krzyżowce do dzisiaj w świecie muzułmańskim jest ta obelga, jak się mówi o Amerykanach, że to są krzyżowcy. Tym razem, żeby spojrzeć obiektywnie, to wyprawa krzyżowa była samoobroną chrześcijan na tamtym terytorium, gdzie byli traktowani jako niewolnicy, gdzie byli traktowani po prostu jako podludzie, gdzie dochodziło do regularnych rzezi, utrzymywania w niewolnictwie. No, krótko mówiąc, miało to charakter samoobrony, tym bardziej, że islam w tamtych pierwszych wiekach był bardzo ekspansywną religią. Dodajmy do tego, że no to jest słynna inwazja przecież na Hiszpanię, no przecież nie wzięła się znikąd. No i teraz właśnie pytanie jest takie, jakie jest recepta na to, to nie jest tak, że ze wszystkich religii, to chyba, bo w zasadzie to ja znam odpowiedź,
że islam jest jedyną religią, która nie dość, bo oczywiście znajdziemy zawsze jakichś imamów, którzy powiedzą, że nie, absolutnie terroryzm jest zły i tak dalej, ale jednak jako całość największy odsetek wiernych tej religii uznaje terroryzm i groźby i przemoc jako sposób rozwiązywania swoich problemów. I teraz jest pytanie, dlaczego pomimo takiej dysproporcji, że wśród tylu wiernych zdecydowana większość, bo są to jeszcze różne odłamy, ale to już nie wchodźmy w szczegóły, bo to nie tego, że dlaczego nie traktuje się jednak, powiem w ten sposób, dlaczego się nie dyskryminuje jednak mimo wszystko islamu, dlaczego nie ogranicza się tego, skoro mamy empiryczny dowód, że im więcej wyznawców tej religii, tym większe problemy. Dlatego, że przedstawiciele tego społeczeństwa są wszędzie już dzisiaj. W Kongresie Stanów Zjednoczonych, w komisjach Unii Europejskiej. I to jest debata na uczelniach najbardziej prestiżowych amerykańskich. I niestety, im większa demokratyzacja podejmowania decyzji i nawet podejścia do jakiejś sprawy, tym jest większy liberalizm, bo ktoś to wyhamuje, bo powie, że to jest nie tak. I to idzie w tą stronę, że tylko w krajach, w których jest jakaś tam miękka czy twarda dyktatura, władca może powiedzieć: ja mam tego dosyć, nawet w muzułmańskich krajach, bo to mi powiedział jeden z moich przyjaciół, szejk z Dubaju, powiedział: islam to nie jest radykalny islam. To jest taka różnica, jak kiedyś było chrześcijaństwo i radykalne chrześcijaństwo, prawda? Ogniem i mieczem nawracanie na wiarę jedynego Boga. Dzisiaj chrześcijaństwo w Europie jest w zasadzie, w zachodniej Europie, zbanowane właśnie na korzyść tolerancji dla innych, żeby ich nie obrazić. W związku z tym to są zmiany. W każdym kraju będzie inaczej. W Polsce, która jest krajem chrześcijańskim, będzie broniła wartości chrześcijańskich i głoszenie innych tez nie będzie popularne. Natomiast Francja, Niemcy, Wielka Brytania, no tam już te kraje nie są chrześcijańskie. Już większość nie ma korzeni chrześcijańskich obywateli. Szanowni Państwo, zakończymy tą rozmowę z takim, bo przeszliśmy zupełnie niechcący pod temat historii ekspert o polskim grzechu tolerancji, który mówi o XVI wieku, który notabene ten polski grzech tolerancji wynikał w mojej ocenie nie z jakiegoś tolerancyjnego nastrojenia Polaków, ale z zapóźnienia względem Europy Zachodniej. Po prostu prądy u nas wolniej przenikały pewne. Można też powiedzieć, że mieliśmy mniej drukarni. Ktoś może powiedzieć, że niepokój w Europie zaczął się wtedy, kiedy się upowszechniło słowo drukowane. No, przecież do czasu, kiedy przecież wiek XVI to jest, kiedy się robi rewolucja Marcina Lutra, to jest dopiero ten wiek, kiedy zaczynają się w Europie takie poważne wojny religijne. Umówmy się, to jedno z drugim ma dużo wspólnego. Tutaj nie ma żadnego odkrycia. Nagle się okazało, że można multiplikować propagandę na bardzo dużych ilościach. Wcześniej wymagało to odręcznego przepisywania. Dziś, gdy, drodzy Państwo, to jest taka teza, no wystarczy do szerzenia propagandy, wystarczy mieć kamerę, mikrofon i można sobie szerzyć propagandę, jeżeli ktoś jest w stanie. Jest po prostu taki chyba właśnie, powiem, nie powiem tak, że rezumé tej naszej rozmowy chyba nie jest jakieś optymistyczne, szanowni państwo, to znaczy będzie chyba tak jak było, tylko że gorzej. Ale ja tu jeszcze polecę, oprócz tego tematu prowokacyjnego o polskim grzechu tolerancji, o tym, że o micie okrutnych piratów. To jest taki dosyć ciekawy tekst, że piraci mieli być niby okrutni, a tak naprawdę wcale, ale to wcale nie zależało im na zabijaniu. Było zupełnie inny cel. Tu też byli przedsiębiorcy. I uwaga, szokująca teza, że lekarze i fryzjerzy to najwięksi zabójcy w historii świata. W dobrych kioskach, w dobrych empikach. Coś na podsumowanie, słuchaj, żeby nie było tak super pesymistycznie, to powiedz mi, kiedy zostanie zakończona dehamasyzacja według najnowszych planów?
Mam nadzieję, że już niedługo. Wszyscy na to liczymy. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był Andrzej Gąsiorowski, tym razem jako Media Network Intelligence. Szanowni Państwo, a my mówimy do zobaczenia i prosimy oczywiście o komentarze i ewentualnie sugestie co do tego, o czym powinna być kolejna rozmowa.